Witamy. Dzisiaj naszymi gośćmi są nowo wybrani zastępcy przewodniczących Monika Zubowicz, zastępca przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady i Przemysław Kozak, zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej. Monika reprezentuje diecezję ełcką, Przemek diecezję rzeszowską. Jesteśmy dosłownie dzień po wyborach, emocje jeszcze nie opadły. Ale jakbyście mieli nam powiedzieć, dlaczego w ogóle zdecydowaliście się kandydować? Co było waszą motywacją? Czy to było coś takiego wewnętrznego? Czy może ktoś was zachęcał do kandydowania? Monika. Znaczy moje kandydowanie i w ogóle ta decyzja jest jakby odpowiedzią na podjęcie się odpowiedzialności, tak? Bo bardzo jakby teraz ludzie boją się podejmować odpowiedzialność. Jakby ja wychodząc z tego założenia, no... Odpowiedziałam gotów na te prośby prezydium, tak, o startowanie. Oczywiście miałam też osoby, które jakby mnie wspierały w tym i jakby zachęcały też mnie do tego, nie? Ale jakby głównym takim powodem jest właśnie podjęcie tej odpowiedzialności, a też może przełamywanie siebie, swojego jakiegoś strachu. Myślę, że tak to jest. A Przemek, u ciebie w przypadku no, Krajowej Komisji Rewizyjnej, to jak u ciebie? Znaczy przede wszystkim też czułem potrzebę zaangażowania się w życie stowarzyszenia na płaszczyźnie krajowej, wspomóc też działalność stowarzyszenia na tej płaszczyźnie, czy też wspomóc działalność samego prezydium. Jeżeli chodzi o same takie motywacje, cały czas jestem chętny do działania na płaszczyźnie, czy to decyzjalnej, czy krajowej. Jeżeli chodzi o takie przemyślenia, czy to raczej ode mnie wypływało, czy też od innych osób, z dużo osobami też rozmawiałem. Też czy to z byłym nowym przewodniczącym, druhem Patrykiem Czechem, czy też z innymi osobami. Było kilka zapytań faktycznie, czy kandyduję do komisji rewizyjnej. No i po tych wszystkich też takich rozmowach też zdecydowałem się, że trzeba podjąć pałeczkę, też odpowiedzialność za to stowarzyszenie, które się na co dzień też tworzy, bo myślę, że to też taki wymierny wzór jakiś dla tych młodszych kolegów naszych, że mimo jakichś tam trudności codziennej też pracy, no trzeba podejmować też działalność na tej płaszczyźnie i pokazywać, że damy radę i jest po co podejmować taką działalność. No właśnie, do tej pory służyliście głównie na szczeblach diecezjalnych. Teraz przed wami służba na szczeblu ogólnopolskim. Jak do tego podchodzicie? Jak pojmujecie w ogóle właśnie służbę na takim szczeblu? Znaczy na pewno jest to wyzwanie, tak? Bo praca w zarządzie decyzjalnym czy wcześniej w oddziale jakby to nie przekłada się w 100% na pracę w prezydium. No niemniej jednak jest to takie doświadczenie też poznawania stowarzyszenia z innej strony no i posiadanie takiego realnego wpływu, nie? Jest to jakby doświadczenie też może lekka zmiana swoich przyzwyczajeń czy spojrzenie też na stowarzyszenie, na te powody, które decydują o tym, że ono wygląda tak, a nie inaczej, więc jakby wydaje mi się, że dla mnie jest to bardzo cennym doświadczeniem, że mogę zobaczyć to, nie chciałabym użyć słowa, że z góry, tak, ale jakby z tej centrali, z tego serca stowarzyszenia. Całkiem na pewno to inaczej wygląda z pozycji Prezydium Rady Krajowej, całkiem inaczej, jeżeli chodzi o pracę samej Krajowej Komisji Rewizyjnej. No przede wszystkim jeżeli chodzi o samo wypełnianie statutowej działalności Komisji Rewizyjnej, to przede wszystkim kontrola, ale też pomoc Prezydium Rady Krajowej w różnego rodzaju inicjatywach podejmowanych. Jak widzę tą współpracę, no to w zależności też jakie będą potrzeby, no i chciałbym jak najbardziej w sposób taki realny też swoją obecność jakoś zaznaczyć też na szczeblu krajowym, że zawsze człowiek jest i tak gotów, nie jest taki bezdźwięczny, tylko faktycznie swoją też i podstawą, żeby to było w jakiś sposób zaznaczone. Jasne, pewnie na jakieś określanie długodystansowych planów waszych służb jest jeszcze za wcześnie, bo dopiero dzień w sumie po wyborach, ale jakie macie takie największe marzenia, może plany, cele, które byście chcieli zrealizować przez najbliższe 2 lata? Ja o tym też mówiłam, startując, jakby decydując się w ogóle na startowanie, myślałam o takich 2 płaszczyznach. Pierwsza to jest formacja, czyli jakby jeszcze raz spojrzenie na to, co już udało nam się wypracować, odświeżenie pewnych rzeczy, no i wdrożenie tego, jakby kierowanie, jakby kontrolowanie tego, jakby jak to wchodzi, udoskonalanie tego, co już mamy. No i kolejna taka rzecz to jakby praca z zarządami diecezjalnymi, czyli szukanie takich rozwiązań, które pomogą zarządom wchodzić w te prace, jakby ułatwiać im podejmowanie tych zadań. Myślę, że tego brakuje, więc jeśli uda się jakby pomóc w tych 2 przestrzeniach, to no będę zadowolona. Mówiąc o celach i marzeniach,
w zależności na jakich płaszczyznach. Ja mam nadzieję, że przede wszystkim będzie możliwość zrealizowania takich podstawowych celów i założeń Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży będzie takim miejscem i taką płaszczyzną i przestrzenią dla każdego młodego człowieka, gdzie znajdzie swoją jakąś, odnajdzie się w tej płaszczyźnie, będzie mógł rozwijać siebie na płaszczyźnie i duchowej, czy też intelektualnej, ale też myślę, że i mam nadzieję, będziemy ku temu też pracować, że będzie takie miejsce, gdzie będziemy inspirował się innymi ludźmi i będzie gotów do działania i do służby na rzecz stowarzyszenia, czy też naszej ojczyzny. No, przyznam szczerze, że piękne marzenia, piękne plany. O marzeniach też słyszeliśmy podczas dzisiejszej mszy świętej. Sam papież zachęca nas do posiadania takich marzeń, więc super, że takie posiadacie. Tak dosłownie w kilku zdaniach. Czego należy Wam życzyć na te najbliższe 2 lata posługi? No, myślę, że ja potrzebuję tego, tak, żeby nie zapominać, że to jest służba, tak, że to nie jest, że ja tu nie jestem najważniejsza, że czasami może trzeba zrezygnować z siebie, żeby też nie było zbyt wiele pychy, ale otwarte serce na doświadczenia. No i żeby nie gubić Pana Boga jakby w tym wszystkim, nie? Bo czasami w szukaniu, takim zbieraniu nowych doświadczeń jakby idziemy w to działanie, a gdzieś tam Pan Bóg czasami schodzi na dalszy plan, więc jeśli możecie mi tego życzyć, to będę zobowiązana. Na pewno. A tobie, Przemek? No, uzupełniając o taką piękną wypowiedź, to myślę, że cały czas niegasnącego zapału do działania, chęci oraz cały czas też takim bycia żywym świadkiem Chrystusa w dzisiejszym trudnym świecie i pokazywaniu faktycznie, że te wartości, które są dla nas Kazimowiczów na pierwszym miejscu, że to nie są tylko i wyłącznie wartości, które są wypisane na papierze, ale to jest jakby część naszego życia. No i mam nadzieję, że każda osoba, która będzie nam czegoś życzyła, to właśnie tego, żebyśmy żyli zgodnie z tymi wartościami i przez ten czas, żebyśmy ich nie zagubili. No to oczywiście tego Wam życzymy i mnóstwa też gotowości. Dzięki za rozmowę. Dziękujemy.